Moc modlitwy. Modlitwa w intencji bliźniego jest szalenie ważna dla nas, dla osoby, która zanosi tę modlitwę do Boga. Ona jest nawet ważniejsza niż modlitwa za siebie samego. To się dzieje, gdy dusza modlącego się człowieka jest w pewnej łączności z Bogiem, że jest obdarzona łaską Boga. Człowiek wówczas mówi: Wspaniały Boże, który sam czynisz we mnie takie rzeczy, proszę, byś tą osobę obdarzył łaską, byś wejrzał na nią. Ta modlitwa za kogoś wynika z tego, że człowiek doświadcza łaski. Jest pośród niego łaska. Człowiek wówczas widzi fakty życia, które Bóg dozwala. Widzi te przestrzenie, o które się trzeba modlić. Czym jest zło? Zły duch chce, by człowiek się lękał, by myślał o złu, by to był sposób jego myślenia, że jest źle. Lecz dusza wie, człowiek wie, że jest zło ku wywyższeniu chwały Boga. Wszystko jest ku przemianie i nie tyle, by Bóg sam sprawiał zło. Ono niczego nie zmienia, a wręcz Bóg mówi: Nie bój się, ja jestem i nic prócz mnie samego nie istnieje, bowiem przy mnie zło niknie, tam gdzie ja jestem zło milknie, staje się jasność. Jest w człowieku zło, jak gdyby wewnątrz, by ciągle mogła przez to przepływać łaska. Zło, jeśli jest, zostanie przyciągnięta do niego miłość i łaska Boga, jak magnes, bowiem wszystko jest miłością. Brak miłości, ten oto brak, wyrażony jest przez niezgodność z obrazem Boga, co nazywamy złem, lecz jest to istotnie brak dobra. Zbyt zły duch zaskarbił sobie przez świadomość w człowieku to, by brak dobra postrzegać jako zło. Jest możliwa zmiana wszystkiego. Jeden człowiek, w którym jest Duch Święty, możliwie może być zmianą wszystkiego. Dlatego to nieprawda, by jednostka była niczym. Każda dusza, każdy człowiek to zmiana. W każdym momencie przez Boga zmiana wszystkiego, co dotąd było lękiem, może się dokonać przez Jezusa na krzyżu. Już się dokonało. Zmiana wewnątrz człowieka. Także oświetlone jest wszystko i zachodzi świadomość nieustannego braku dobra. Jedynie jako potrzeby pielęgnowania jasności Boga w ludzkim sercu i duszy. Jako pouczenie. Jeśli zatem widzę więdnący kwiat, więdnie on przez brak troski, brak pielęgnowania, by jaśniał. Lecz ten kwiat nadal nim jest, nie staje się niczym innym.